Witam na kanale Marek Meram. Dla mnie Lechia to nie jakieś bajania o przeszłości, ale najwspanialsze cechy człowieka, które u części ludzi, może w ukryciu, trwają do dzisiaj. Cechy i wartości, które są realne, niezależnie od tego, czy Lechia istniała naprawdę, czy nie. Dzisiejsze wschodnie Niemcy to dawne tereny słowiańskie. Genetycznie słowiańskie, właśnie tam w porównaniu z resztą Niemiec jest najwięcej protestów przeciwko tak tzw. pandemii i niszczeniu przy jej okazji ekonomii. O ile bardziej takie cechy powinny być widoczne w Polsce, w Polsce, centrum dawnej lechi, w Polsce, która w średniowiecznej i XVI -wiecznej Europie była oazą tolerancji. W Polsce, która zachowała swoją duszę pomimo niszczących obcych wpływów, pomimo zaborów, rzezi w obu wojnach światowych, szaleństwa komunizmu, tylko że Polacy jakby śpią i wolą dawać się dzielić, jak gryzące się wściekłe psy, zaślepieni hipnozą płynącą z kłamliwych mediów. Tak, to prawda, że w czasie II wojny światowej i potem w okresie stalinizmu wyrżnięto polskie prawdziwe elity najlepszych ludzi. Tych, którzy jasno widzieli dobry kierunek. Zostali ludzie zagubieni. I tak, jest też prawdą, że na przykład zabory wręcz pomogły Polakom otrząsnąć się z rozkładu, z hełku Rzeczpospolitej. Dzięki tamtym 123 latom niewoli Polacy stali się silniejsi, efektem było błyskawiczne postawienie na nogi państwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Może teraz potrzebujemy tak samo trudnych wyzwań, żeby działać? To teraz my wybierzmy, gdzie idziemy, do najwspanialszych ludzkich wartości, czy do gnicia, do siły w jedności. Do kłótni i rozkładu. Jest coś specjalnego w tym kawałku świata, Europy coś, co trwa i podtrzymuje też słowiańską duszę Ziemia. Ona trwa pomimo manipulacji i hipnos, jakim jesteśmy poddawani. Za chwilę więcej fragmenty mojej książki. Piszcie swoje pytania pod tym filmem. Pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście, jak zawsze na YouTubie, o wyłączenie adblocka i słuchanie nagrań do samego końca, o subskrybowanie kanału, o lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu, to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z mojej książki Rzeczywistość z części pod tytułem Brak jedności Niemiecko Rzymski Katolicyzm Niemcy i Zachód Przyczyna upadku Polski z drugiego tomu Białego. Dla Słowian najgorszy nie jest wróg zewnętrzny, bo tego zawsze potrafią pokonać. Dla Słowian najgorsze są wewnętrzne spory i brak jedności. Około X wieku i wcześniej Słowiańszczyzna nie rządziła całą Europą tylko dlatego, że nie była zjednoczona. Mariusz Agnosiewicz w tekście Pomorska Troja na portalu racjonalista.pl Z jego, Ibrahima ibn Jakuba, opisu wynika wyraźnie, iż ziemie słowiańskie dominowały wówczas swoimi zasobami, produktywnością i siłą nad resztą Europy, a jedyną przyczyną, iż nie panowały one w Europie, był fakt, iż są nadzwyczaj rozbite i zajęte kłótniami między sobą. Strategikon, wybitne bizantyjskie dzieło z wczesnego średniowiecza na temat prowadzenia wojny, o Słowianach, co prawda raczej o Słowianach południowych, ale czy nie pasuje to do nas w ogromnym stopniu? Kiedy zwycięża wśród nich różnica w opiniach, w ogóle nie mogą się zgodzić, albo też kiedy niektórzy z nich dochodzą do porozumienia, to inni szybko występują przeciwko temu, co zdecydowano. Zawsze się ze sobą spierają i nikt nie chce ustąpić drugiemu. I dalej, ponieważ jest wśród nich wielu królów, zawsze ze sobą skłóconych, to nie jest trudno przeciągnąć niektórych z nich na naszą stronę perswazją albo darami, szczególnie tych z rejonów bliżej granicy, a potem zaatakować pozostałych, tak żeby ich wzajemna wrogość nie zjednoczyła ich i nie zgromadziła pod jednym władcą. Wewnętrzne spory i brak jedności. Z części pod tytułem Polska była Imperium. Z pierwszego tomu czarnego. Czyste geny Polaków w trochę mniejszym stopniu Białorusinów i Ukraińców przez stulecia i tysiąclecia geny zostały rozrzedzone, ale o wiele mniej niż można by się spodziewać. Pokazują to badania profesora Tegrzybowskiego i współpracowników. Ten sam lud mieszka na terenach obecnej Polski od siedmiu tysięcy lat. Tutejsi ludzie łączyli się w parę wcale nieprzypadkowo, ale podświadomie tak, żeby utrzymać czystość genów. Geny zostały w pewnym stopniu rozrzedzone, ale ważne jest to, co uznamy za wzorzec i co w sobie odnajdziemy. Co wybierzemy, po to mamy wolną wolę. Jak Bolesław Szczodry, śmiały, którego ojcem był zdrajca, Kazimierz Odnowiciel, babką księżniczka niemiecka, ale który się zafascynował przeszłością wielkiej Lechii i planował ją odbudować. Polskę lechie stworzyły wartości, które sprawiają, że jesteśmy człowiekiem. Te wartości przez tysiąc tysiąclecia łączyły ludzi czasem różnego pochodzenia, jacy przechodzili przez te ziemię. Nie tylko słowian, scytów, sarmatów, ale też wszystkich tych, dla których bycie człowiekiem wolność Serce i dusza były najważniejsze. Te wartości w XV, XVI i XVII wieku przyciągały tutaj niekatolików, którzy uciekali przed religijnym krwawym terrorem na Zachodzie. Dla tych wartości w okresie II wojny światowej oddawali życie członkowie rzekomo faszystowskich i nacjonalistycznych Narodowych Sił Zbrojnych NSZ z pochodzenia Tatarzy. Niemcy, Żydzi, którzy czuli się Polakami. Ksiądz profesor Jan Salamucha, kapelan NSZ, członek ONR, obóz narodowo-radykalny, polski tatar, zamordowany podczas powstania warszawskiego. Podpułkownik Piotr Abakanowicz, ostatni szef sztabu NSZ, polski tatar, po wojnie zakatowany przez komunistów porucznik Roman Dżalik, dowódca jednego z oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie, polski Tatar, brutalnie katowany przez komunistów, Szmul Ostwind, Stanisław Ostwind zuzga major NSZ, polski Żyd, brutalnie torturowany przez komunistów, dostał propozycję współpracy z NKWD i zdrady kolegów i podwładnych, odmówił... Chciał zostać wierny Polsce i NSZ rozstrzelano go i wielu, wielu innych. Jesteś Polakiem, kiedy żyjesz prawdziwymi ludzkimi wartościami, za które umierały miliony Polaków. W Powstaniu Warszawskim w 1944 roku walczyli m.in. Węgrzy, Słowacy, Rosjanie czy Żydzi. Wybierz jedność z ludźmi, którzy żyją dla czegoś więcej. Naród polski, słowiański. Pamięć, wielka historia, ta ziemia, ten kawałek świata razem z całą żyjącą naturą. Prawdziwe wartości głęboko w nas, a nie jakiekolwiek święte księgi, manipulacje, fanatyczne ideologie, manifesty polityczne Zdrada, kłamstwo, podłość, ani osłabiające nas podziały. Jedność, bez kłótni, stąd płynie siła i uświadomienie sobie, co potrafimy. Jedność, bez kłótni, wtedy żadne kłamstwa, iluzje, zniekształcenia historii nam nie przeszkodzą.